Cześć. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj widzimy się w trochę nietypowym, wydaje mi się, wydaniu Miasto Czytania, bo punktem wyjścia naszej rozmowy nie będzie, tak jak klasycznie rozmawiamy zawsze, książka dla dorosłych, a tym razem będzie książka dla dzieci. No, chyba raczej dla młodzieży też. I dla młodzieży też, aż dla dorosłych również, tak? Ale no myślę, że... Ale myślę, że każdy z nas kojarzy taki, wiecie, mód z dzieciństwa, gdzie wodziliśmy palcem po mapie, patrzyliśmy, gdzie jest Polska, patrzyliśmy, są góry, morze, a potem w różne dziwne zakątki świata zaglądaliśmy. A ty, Michał, proponujesz tutaj taką wodzenie od miasta do miasta, bo naszym gościem jest Michał Strzałkowski, dziennikarz zajmujący się sprawami międzynarodowymi, dobrze mówię? Tak. Tak. Od kilkunastu lat się tym zajmuję, głównie w polskim radiu, ale nie tylko. Zdarzało mi się też w innych miejscach tym zajmować. I skąd pomysł na to wodzenie palcem z miasta do miasta? Bo ten wybór miast też nie jest oczywisty, prawda? To jest pomysł, który ma kilka źródeł. Ja w ogóle bardzo lubię książki dla dzieci. Naprawdę lubię książki dla dzieci i czasami się zdarza, że i te powieści, że zdejmę z półki Dzieci z Bulerbyn i poczytam sobie trochę Dzieci z Bulerbyn, bo kocham tę książkę, uwielbiam ją po prostu. Uważam za jedną z najlepszych w ogóle książek w historii literatury. Ale jestem wielkim fanem tych wszystkich książek dla dzieci, tych, o których opowiadasz właśnie, że możesz otworzyć, tam jest mapa, tam są te rysunki, można popatrzeć i kocham to, jak się ukazują jakieś rzeczy. Ja mam dzieci, to mogę to kupić zupełnie dla nich i tylko przy okazji sobie wieczorami pooglądać, które pokazują historię motoryzacji albo historię architektury i sztuki, tak? Bardzo mnie zafascynowała taka książka, którą wydało wydawnictwo Dwie Siostry właśnie, która się nazywała Domek. D-O-M... Domek, to jest absolutna klasyka. To jest absolutna klasyka. To jest bardzo ważna Domek, książka. Design, to są naprawdę dwie książki, które na mnie zrobiły ogromne wrażenie. Jeszcze jest sztuka bardzo dobra. Ja zresztą wymyśliłem książkę, która chciałem się troszeczkę podpiąć pod... pod ten trend. Znaczy pod ten cykl w ogóle, bo ja poszedłem z pomysłem do Dwóch Sióstr i wymyśliłem książkę o czymś innym. Może już nie będziemy mówili o tym, co było, a nie jest, to się wreszcie niech nie pisze. Ale tam siedliśmy i inaczej to widziały szefowe tego wydawnictwa, które no, wiedzą, jak się książki wydają, umieją to robić i nikt im tego to nie może tu, odebrać. Tak, tak. Więc jeśli one mówią, że coś może zróbmy inaczej, to ja myślę, że one mogą mieć rację, że one po prostu się na tym znają, co robią. I wymyśliliśmy trochę inną tą książkę. One mi troszkę co innego zaproponowały. Koniec końców powstała jeszcze zupełnie inna książka, która gdzieś się spotkały te nasze pomysły też redaktorów i książka to jest zawsze zbiorowe wydarzenie, zwłaszcza książka dla dzieci, gdzie jest dwóch autorów na okładce, tak? Łukasz Majewski, autor ilustracji, to jest książka dwóch autorów. Natomiast kilka osób to obmyślało i ta książka powstała i powstał taki pomysł na to, żeby się troszkę zastanowić, czym w ogóle jest miasto. To znaczy, ja nie jestem architektem, ja nie jestem projektantem, ja nie jestem urbanistą, ja się na tym, prawdę powiedziawszy, nawet nie za bardzo znam. Natomiast zawodowo zwiedziłem trochę miast i to nie tylko tych, które są znane z zabytków, ale też miast, które są gdzieś na uboczu, bo mi się zdarzało jeździć reportersko po takich różnych częściach świata, do których się zwykle turystycznie nie jeździ, gdzieś na Bliskim Wschodzie, w Azji Centralnej, gdzieś w takich miejscach, które są jakoś zupełnie na uboczu. Ja to bardzo lubię, bo ja lubię zajrzeć trochę pod podszewkę, zobaczyć to, czego nie widać. To jest trochę fajne, jak się z dziennikarzem, bo człowieka zawsze wpuszczą tam, gdzie się zwykle ludzi nie wpuszcza. Wpuszczą do kuchni, wpuszczą do szatni, wpuszczą na zaplecze. Ja to strasznie lubię, zobaczyć też wszystko od zaplecza. I jeżdżąc po tych różnych miastach, zacząłem się zastanawiać właściwie, czym jest to miasto. I ta książka jest troszeczkę taką próbą odpowiedzi na to. Odpowiedzi na poziomie dziecięcego czytelnika oczywiście, bo tu są miasta, które nie są takimi oczywistymi miastami, jak miasto Whittier na Alasce. Akurat tam nie byłem, to jest miasto, o którym przeczytałem, obejrzałem reportaże. To jest świetna historia. Tak, no miasto, w którym absolutnie większość mieszkańców mieszka w jednym budynku, więc to jest to miasto, że to nie jest miasto, tak? Slab City w Kalifornii, miasto, które jest miastem kamperów, vanów i różnych mieszkalnych pojazdów i które właściwie w każdej chwili może się na cztery strony świata rozjechać, już nie być tym miastem, ale
właściwie to jest tym miastem, bo jest i biblioteka, i kawiarnie, i rada miejska, no wszystko jest, czego potrzebuje miasto. W takim razie, jak to miasto rozumiesz, nie? No bo w książce jest miasto to wynalazek, tak naprawdę w tych jednych z pierwszych słów można to dostrzec. To jest wynalazek. No ale to jak w takim razie po tej książce odbierasz te miasta? Czym one są? Jakbyś ty ją zdefiniował, jak już mówiłeś, nie architekt, nie? Bo my tutaj też z Bogną poszukujemy pewnych definicji miasta z totalnie różnych punktów widzenia. Znaczy ja was trochę rozczaruję, bo ja myślę, że nie znajduję tej definicji miasta. Ja się pokusiłem tylko o postawienie pytań i o to, żeby młodzi czytelnicy sami sobie te pytania postawili, o tym pomyśleli. Ja nie pretenduję do tego, żeby znaleźć tą odpowiedź. No mam nadzieję, że ona może trochę się pojawia gdzieś w tych krótkich tekstach, no bo każdy tekst dotyczy innego miasta. No to jest wynalazek. No ile człowiek istnieje na świecie? 100 tysięcy lat, 200 tysięcy lat, a miasto istnieje kilkanaście tysięcy lat. Więc no to jest w którymś momencie Homo sapiens wpadł na pomysł, że to jest jednak, no nie wiem, czy lepiej, no może lepiej, no gdyby nie było, no może by zrezygnował z tego, lepiej się zebrać w jednym miejscu w większej liczbie, mieszkać razem, bo wtedy możemy podzielić zadania. Skoro w małej w jakiejś osadzie wszyscy właściwie muszą robić wszystko, to im to jest większa osada, no to już możemy podzielić zadania. Wy pilnujecie murów czy ostrokołu, wy zapewniacie żywność, to ja mogę malować, śpiewać wam przy tym, nie wiem, tworzyć kulturę, prawda? Więc jakby, oczywiście kultura małych osad też istniała, ale miasto jakby pozwoliło to przyspieszyć. Znaczy przyspieszenie w ogóle rozwoju ludzkości jest związane z rozwojem miast, no bo pozwoliło nam po prostu się nagle zacząć specjalizować tylko jakimś, bo miasto jest zbiorem różnych ludzi o różnych specjalizacjach i dla mnie po pierwsze tym jest miasto, jest takim zbiorem ludzi o różnych specjalizacjach i zbiorem przestrzeni o różnych specjalizacjach, które mogą powstać tylko wtedy, kiedy to jest odpowiednio duża przestrzeń. I druga rzecz tylko jeszcze dorzucę, dla mnie miasto jest procesem, bo miasto się moim zdaniem nigdy nie kończy, jego tworzenie, chyba że to jest takie miasto jak miasto Tonis tutaj opisane, starożytne egipskie zatopione w morzu, czy Pompeje, wszyscy te historie znamy, no to są miasta, które się zatrzymały w jakimś, one się w pewnym sensie skończyły, ale to jest jakby bardziej chodzi o to, żeby pokazać to, że miasto się może tylko tak skończyć, kataklizmem jakimś, prawda? No ja muszę powiedzieć, że to twoje podejście, właśnie takie dziennikarskie, kogoś, kto jest zwyczajnie ciekawy. Ty się stawiasz w takiej pozycji, w której łatwo jest się odnaleźć czytelnikowi czy czytelniczce, osobie, która się po prostu entuzjazmuje tym, że istnieją takie zagadnienia jak miasta. Zresztą w tej książce, którą serdecznie polecamy wszystkim bez względu na wiek, znajdują się przez ciebie opisane nie tylko konkretne miasta na świecie, ale też przyjmujesz trochę inny klucz. Tym kluczem są właśnie wyzwania, przed którymi dzisiaj stajemy. To jest transport, to jest sposób poruszania się po mieście, to jest to, co my robimy ze śmieciami, jakie są wyzwania ekologiczne. Bardzo mi się twoje teksty podobają, również z tego powodu, że każdy z nich kończy się pewną refleksją, która poddaje pod rozwagę wszystkie te negatywne skutki związane z istnieniem dużych skupisk ludzkich w formie miast. Coś w rodzaju takiego zaproszenia dla czytelników, czytelniczek do tego, żeby sobie wyobraziły te właśnie pozytywne te scenariusze, bo ja słyszę, że ty jesteś entuzjastą miast, ale jak... W ogóle jestem entuzjastą wielu rzeczy. Jak w tej sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy, kiedy jest tyle naprawdę problemów, kryzysów i tak dalej, jak my możemy sobie wyobrazić tę przyszłość miast? Co tu wyciągnąć najfajniejszego z tej różnorodności, którą opisujesz, od Gruzji przez właśnie te podbiegunowe sytuacje? Cofasz się w czasie, opisujesz miasta eksperymentalne. No, to twoje podejście produkuje strasznie dużo ciekawych... Ale to jest wielka chrapka urbanistyczno-architektoniczna ta książka. To już też ci możemy tutaj zdradzić. A to dziękuję, bo to w takim razie wyszło mi trochę przypadkiem. Dziękuję bardzo. Ale no tak, znaczy w ogóle oprócz tego, że ja zastanawiałem nad tym, czym w ogóle jest miasto. Znaczy, kiedy coś możemy nazwać już miastem, albo kiedy możemy je przestać nazywać miastem. Kim jest mieszkaniec miasta, tak? Czy mieszkańcem miasta jest tylko człowiek, czy mieszkańcem miasta są zwierzęta, które... Tak, jest cały rozdział w ogóle poświęcony zwierzętom w miastach, no bo my sami nie zauważamy czasem tego, że mamy pełno w Warszawie zwierząt. Ptaków, małych ssaków. To wystarczy wieczorem wyjść z psem, zaczytać się, zasiedzieć oglądając serial czy rozmawiając i wyjść z psem o drugiej w nocy, kiedy nie ma ludzi i samochodów i my nagle widzimy, ile to jest w ogóle zwierząt różnych. A Warszawę opisałeś jako miasto las. I to no, jest mamy las w środku i to długi las, bo Łęgowy wzdłuż Wisły, to też jest w ogóle niesamowite. I ty też szukasz takich sposobów opisania tych miast, które nie są oczywiste, które gdzieś posługują się innym kluczem. Ale bo to nie jest, bo to jest też właśnie moja obserwacja, że wiesz, to nie jest
atlas taki, że otwieram, bardzo nie chciałem, żeby to było. To jest po prostu to samo, co w Wikipedii, tylko faktycznie to jest zbiór przeróżnych historii o wyzwań. Tak ja nawet robiąc, ja nie lubię tego słowa research, jakoś taką, nie brzmi jakoś ładnie, ale robiąc, nie wiem, kwerenda też nie brzmi jakoś najlepiej. Nie mam dobrego słowa. Przygotowując się do napisania tej książki, no, oczywiście w niektórych miastach byłem, coś widziałem, coś się dowiedziałem, rozmawiałem z ludźmi, o innych przeczytałem, obejrzałem reportaże, ale starałem się szukać raczej tych źródeł nie właśnie w leksykonach, nie w encyklopediach, tylko szukałem reportaży, szukałem bardzo często opowieści, jak na przykład o tych miastach opowiadają ludzie, którzy nagrywają całe mnóstwo na YouTubie różnych wideoblogów, czasem młodzi ludzie, którzy w tym mieście mieszkają i pokazują, tutaj mieszkam, to tak taki MTV Cribs, tylko w moim małym miasteczku. Natomiast moim takim, jedną z takich moich inspiracji do tej książki, rzeczywiście, bo kto się nigdy nie inspirował, niech pierwszy rzuci kamieniem, jak powiedział kiedyś Andrzej Sapkowski, jak mu zarzucono, że za dużo jest Sienkiewicza w Wiedźminie, to tak powiedział, kto się nie inspirował, niech pierwszy rzuci kamieniem. Wszyscy się inspirujemy. Na tym polega kultura i bardzo dobrze, że się inspirujemy, bo kultura będzie dialogować ze sobą. Że to nie jest inspiracja, tylko referencja. Ale to jest ważne, żeby dialogowało to wszystko ze sobą, żeby to się nic, jakby jedno wynikało z drugiego. To jest bardzo ważne. Ale jedną z takich moich inspiracji była książka Niewidzialne miasta Italo Calvino. I to była lektura, którą na studiach mieliśmy zadaną, na takich zajęciach fakultatywnych z doktorem Mikołajem Modurowiczem, bodaj wtedy z Wydziału Geografii, który prowadził takie zajęcia tożsamość miasta. I to były takie zajęcia, na które ja się zapisałem, USOS uniwersytecki, trzeba się szybko coś zapisać, tam znikają te miejsca, szybko, co mi pasuje, jakie godziny, ciach, tożsamość miasta, brzmi nieźle. Zapisałem się i to były fantastyczne zajęcia. To było jedno z najlepszych zajęć, na jakich byłem w ogóle na studiach. I tam między innymi mieliśmy zadaną lekturę Niewidzialne miasta Italo Calvino, no, książkę, którą pewnie znacie, bo ja krótko przybliżę, może nie każdy zna, że to jest historia o Marco Polo, który siedzi na dworze Kubilaj Hana w XIII wieku i zabawia trochę jak Szeherezada Kubilaj Hana co wieczór opowieścią o innym egzotycznym mieście, które w swoich podróżach Marco Polo odwiedził. I to są niesamowite miasta o fantazyjnych nazwach, przedziwne, egzotyczne, pełne różnych rzeczy, jedne opisane przez ludzi, inne opisane przez budynki, opisane przez układ ulic, opisane przez jakieś w ogóle dźwięki, zapachy. I na końcu się okazuje, że Marco Polo bawi Kubilaj Hana zawsze opowiadając o tym samym mieście, o swoim rodzinnym mieście, o Wenecji. I to są zawsze opowieści o Wenecji, tylko opisanej na 40 czy 50 rodzajów. I myśmy dostali takie zadanie od doktora Modurowicza, wtedy pamiętam zaliczeniowe, przejść się po Warszawie i odnaleźć w Warszawie trochę jak Marco Polo takie... takie miasta w mieście. I to, że tu jest taki w ogóle rozdział, który się nazywa Miasto w mieście, to w ogóle z tego wynika, że poszukałem, to jest oczywiście książka dla dzieci, więc poszukałem dosłowniej miast w mieście, bo są takie miasta, które się znajdują, że w środku miasta jest inne miasto. City of London w środku Wielkiego Londynu. Watykan w środku Rzymu. Ale tak. Ten przykład holendersko-belgijski jest super ciekawy. Za chwilę do niego dojdziemy. Skończ proszę wątek o swojej inspiracji, bo Italo Calvino jest chyba największą inspiracją w historii, jakby tak zrobić takie badania. Co jest najczęściej przywoływane, to nieistniejące miasta Italo Calvino naprawdę spowodowały wiele ciekawych projektów. Wspaniała książka. Moim zdaniem to jest jedna z najlepszych książek, jaką w ogóle napisano w historii ludzkości. Nieduża książka. To jest taka książka, że czyta się właśnie, co już koniec, to już tyle, to ja poproszę więcej. I to była jedna z moich inspiracji, nie tak to dosłownie oczywiście, to znaczy ja chciałem poszukać spojrzenia na te miasta trochę od innej strony, dlatego o Warszawie jest przez pryzmat Wisły, tak? Tych lasów łęgowych na brzegu, tego co jest niesamowite, co odróżnia w ogóle Warszawę od bardzo wielu miast na świecie. Ja próbuję sobie przypomnieć, czy gdzieś na świecie widziałem, przynajmniej w Europie, takie miasta, gdzie rzeka rzeczywiście byłaby tak dzika i przychodzi mi do głowy tylko Dniepr w Kijowie. Szeroki, rozlany, z odnogami, z wyspami. To jest rzeczywiście też rzeka bardzo dzika, z całą taką jedną stroną pełną właśnie takich różnych nawet kempingowych sytuacji. Natomiast poszukałem trochę takich rzeczy. A druga rzecz to są opisane takie miasta właśnie malutkie, które już trzeba opisać w całości. No bo trudno opisując Whittier na Alasce nie opisać całego tego miasta Whittier. Natomiast czy tego Slap City, czy
miasteczka w Hiszpanii, które jest pod skałą, czy właśnie tego miasteczka, o którym a tu jest akurat Cziatura gruzińska, tak, gdzie są... Zresztą niesamowita historia zupełnie. Tak, ja w ogóle lubię Gruzję, jeździłem wielokrotnie do Gruzji i to jest jedno z takich miejsc, które rzeczywiście bardzo lubię, w ogóle południowy Kaukaz bardzo, bardzo lubię. Taki styk, może by się moi gruzińscy przyjaciele obrazili, gdybym powiedział, że to jest styk Europy i Azji, bo oni są przekonani, dla nich to jest oczywiste, że Europa to się w ogóle zaczęła w Gruzji, co nie jest bez... podstawne, bo kiedy tam budowano murowane katedry w Armenii czy w Gruzji w IV wieku, no to myśmy tutaj w środku Europy, to myśmy, tak, prawda, budowali Wielka sobie szałas budowaliśmy w lesie. I, więc rzeczywiście tam no ale to jest trochę, bo potem się przetoczyły przez te miejsca różne historyczne wydarzenia, więc i Azja, i Europa się w prawo, w lewo przetaczały. Więc też bardzo lubię Gruzję. Ta historia o Cziaturze to jest z kolei w rozdziale o tym, czym jest komunikacja miejska, bo w Cziaturze komunikacją miejską są między innymi kolejki linowe. I to oczywiście w wielu miastach Ameryki Południowej też to mam, ale w Cziaturze to jest dość specyficzne, bo to były dawne kolejki wożące robotników do kopalni manganu i zwożące urobek, które po prostu ludzie się nimi zabierali, aż to się stało komunikacją miejską, więc to nie było budowane jako komunikacja miejska. Ale to jest fajny przykład też takiego bardzo krótkiego tekstu, bo te teksty są bardzo krótkie. To muszą być dla dzieci, muszą być krótkie. Charakterystykę danego miejsca, przywołujesz historię gospodarczą, więc nie odrywasz miasta i jego istnienia od powodów, dla którego tam się w ogóle znajduje ludność. Dodajesz do tego informacje związane z właśnie tymi najnowszymi wyzwaniami, czyli na przykład miasta się wyludniają, bo się kończą złoża, albo na przykład następuje bardzo duże zanieczyszczenia powietrza. Piszesz o Norylsku na przykład. Tak. Tutaj jest miasto na zmarzlinie wieczne jest budowane. Bardzo ciekawy wybór tych przykładów. Czy na przykład o Dubaju tekst kończy się jednak informacją, że owszem, jest to bardzo imponujący przykład tego, jak można sfinansować właściwie wszystko, ale jakim kosztem? Piszesz o tym, że tam są niewolniczo wykorzystywani ludzie, którzy po prostu to miasto faktycznie budują i to, co później widzimy, jest efektem wyzysku. Więc wiesz, Michał, naprawdę, jeśli chodzi o dziennikarstwo informacyjne, które w krótkim tekście mieści dużo zagadnień, jest to... No, ja się tym zajmuję zawodowo jako dziennikarz radiowy. Jestem na drugim końcu świata. Na przykład pamiętam taki wyjazd do Tadżykistanu, reportaże robione tam o fantastycznych projektach przez polskie NGOsy z kobietami z Tadżykistanu. Przez osobę, którą Martynę Kwiatkowską, która w Tadżykistanie to każdy Polak może w dowolnym miejscu powiedzieć, że zna Martynę Kwiatkowską i wszyscy Tadżycy wtedy mówią Martyna. I tak jak Lewandowski. Tak, to jest w ogóle, w Tadżycy znają Martynę Kwiatkowską, nie Roberta Lewandowskiego. Zwłaszcza na południu Tadżykistanu, w okolicach miasta Kurgantjube. I tam robione reportaże o kobietach, które, o wyludnionych wioskach, w których zostały tylko kobiety, bo mężczyźni pojechali albo do pracy do Rosji, albo gdzieś, albo zginęli na wojnie domowej w latach 90. I wydawca mówi, słuchaj, mam dla ciebie 2 minuty. I ja muszę tą historię opowiedzieć w 2 minuty z drugiego końca świata. No to jest szkoła opowiadania krótko i bez tego pewnie by nie było tych tekstów takich krótkich. A wydawnictwo też pisało, to jest książka dla dzieci, nie rozpisuj się. Zamknijmy się w tym. Miód na twoje serce chyba. Tak. Ja otworzyłam tę książkę, bo mówiliście wcześniej właśnie o książkach, które tak uwodzą tą możliwością wodzenia palcem po mapie. Tak, tak. A tutaj Łukasz, który ilustrował tę książkę, on nie ułatwia sprawy, bo te ilustracje są, zresztą bardzo go pozdrawiamy, nie jest tutaj dzisiaj z nami z tego powodu, że niestety skręcił nogę. I życzymy cudownego uzdrowienia. Szybkiego uzdrowienia. Jego ilustracje podbijają jednak pracę wyobraźni. I teraz ja to otworzyłam na rozdziale opisującym to miasto w mieście, czyli ten styk Belgii i Holandii. Opowiedz proszę historię tego konkretnego miasta, bo jest przefascynujące. Barle-Nassau i Barle-Hertog. Tak, miasto, które znajduje się na pograniczu holendersko-belgijskim i jest właściwie jednym miastem, jest jednym organizmem miejskim, ale prawnie, formalnie to są dwa miasta. I oczywiście my mamy pełno takich miast, Cieszyn, Słubice, dużo miast, które są przedzielone granicą, bo płynie rzeka i tworzy naturalną granicę, ale to w zasadzie są te same organizmy miejskie, jak w Cieszynie, gdzie po jednej stronie jest bodaj oczyszczalnia ścieków, po drugiej stronie jest coś z elektrownią. Te miasta muszą funkcjonować, bo tak naprawdę kiedyś były jednym miastem, ale Barle-Nassau i Barle-Hertog kiedyś było majątkami należącymi do różnych wielmożów.
I to miasto powstało na majątkach należących, na terenach należących do różnych wielmożów, a potem, kiedy powstawały, państwa się wyłaniały, takie jak Holandia, jak Belgia, no tam różnego rodzaju były państwa, królestwa. Powstawała ta Belgia właściwie, bo Holandia, powiedzmy, taka prastara Holandia, proto-Holandia było takie państwo. Natomiast powstało to państwo drugie i trzeba było jakoś ten teren podzielić. Więc tak naprawdę to miasto podzielono w ten sposób, tak napisałem, żeby dzieci sobie dobrze wyobraziły, żeby sobie wyobraziły ser taki z dziurami. I jeśli ten ser jest położony na stole, to jedno to jest Holandia, a drugie to jest Belgia, czyli dziury i ser. Tylko że jeszcze trzeba sobie wyobrazić, żeby ktoś do tych dziur w serze nakruszył takich malutkich okruszków tego serka. I to znowu jest ten kraj, który jest serem. I tak, bo to jest mapa tych dwóch miast. Tych dwóch miast. Właśnie jednego miasta tak naprawdę, tylko podzielonego między dwa kraje, ale nie wzdłuż linii. Ma masę ciekawych konsekwencji. No takich na przykład, o których piszesz. Czyli, że kraje te mają zupełnie różne prawa, różne regulacje. Różniące się od siebie dosyć mocno. W czasie pandemii. Tak, inne obostrzenia w jednym kraju, inne obostrzenia w drugim. Inne zasady dotyczące... Dzień dobry, jeszcze chwila. Dotyczące handlu fajerwerkami, tak? I inaczej to jest dozwolone. W jednym kraju można kupić tylko krótko przed Sylwestrem, w drugim przez cały rok, kiedy można otworzyć i zamknąć restaurację, jakie są przepisy dotyczące emisji zanieczyszczeń. Ale więc... to miało swoje konsekwencje takie na przykład, że drzwi No tak, sobie... bo jeśli granica biegnie przez środek, to wyobraźcie sobie sytuację, w której my siedzimy w Belgii, prawda, a kamera jest w Holandii. Okay. Bo tak to wygląda, gdyby spojrzeć na mapę. Ludziom ta granica idzie przez środki budynków. Można siedzieć na kanapie w jednym kraju, oglądać, mieć telewizor w drugim kraju. Można do łazienki chodzić do innego kraju. Więc żeby już takiego absurdu nie tworzyć, to ustalono, że każdy budynek znajduje się w tym kraju, na którego stronę wychodzą drzwi. Ale drzwi można przenieść. Można zamurować i wybić w drugim miejscu. Więc tam była cała masa takich... Albo w ogóle mieć jedne i drugie drzwi do dwóch krajów. Używać w zależności. Tak, zamykać na stałe, otwierać na zawsze i potem... Abarot. Więc to powodowało, że oczywiście to potem wywołało sytuację, w której dążono do ujednolicenia tych przepisów. Oczywiście też to są dwa kraje Unii Europejskiej, strefa Schengen, więc to oczywiście całą masę rzeczy ułatwia. Ludzie mówią tym samym językiem, bo to jest ta część Belgii, gdzie też się mówi po niderlandzku, więc to jest łatwiej. Ale przeniesienie drzwi to małe... Piwo, jak mówią, bardziej zrobiło na mnie wrażenie przeniesienie komina. To jest z lat 90. historia. Przeniesiono komin z jednej fabryczki, bo chodziło o to, że już nie pamiętam, w którym kraju normy emisyjne zanieczyszczeń były niższe i po prostu przeniesienie komina było tańsze niż zakładanie filtrów na tym kominie, przerobienie wentylacji z niedużej fabryczki. Ludzie są tylko ludźmi. Historia z lat 80. czy 90. więc... Absolutnie cudownie. Słuchajcie, postawmy tutaj trzy kropki. Myślę, że czujemy się wszyscy bardzo mocno, zwracam się tu słuchacze i słuchaczek, zachęceni, żeby po tę książkę sięgnąć. Nie tylko będąc dzieckiem. I przejdźmy do kolejnej części naszej miasto czytaniowej narracji i podróży, tak? Czyli związanej z... Co piszesz? No bo to jest, rozumiem, twój debiut książkowy. Tak. Ale być może masz plany na coś kolejnego bądź dalszego. Znaczy są plany, tylko z planami i z mówieniem o nich jest takie ryzyko, że tego słuchają ludzie, a nie wiadomo, kiedy ja to zdążę napisać. Ja już znam tyle historii, że ludzie się pochwalili swoimi planami, a potem zobaczyli w księgarni te plany zrealizowane przez kogoś innego, to może szanujemy. Ja się nie będę się... Ja w ogóle pracuję nad pewnym projektem, który został mi zaproponowany. Został mi zaproponowany właśnie... Dla dorosłych czy dla dzieci? Dla dzieci. Okay. Nie dotyczący miast, ale... Też będący, powiedzmy, książką non-fiction dla dzieci, pokazującą różne aspekty na świecie, ale ponieważ to nie jest mój pomysł, ja go dostałem i się nim zachwyciłem, tym pomysłem do zrealizowania, jednej z szefowych wydawnictwa Dwie Siostry, to w ogóle nie czuję się upoważniony o tym, żeby o tym mówić, bo to w ogóle nawet nie mój pomysł. W takim razie tutaj zrobimy małą przerwę na książki, które... rzeczywiście służą młodym czytelnikom do tego, żeby się jakoś w architekturę i sprawy miast wkręcać, to na pewno Jakuba Szczęsnego, architekta, Witaj w świecie bez architektów, wydane ostatnio, ale w zupełnie innym stylu, z innym vibe'em niż to, co ty napisałeś. Klasyczna pozycja, jedna z najpiękniejszych książek dla młodzieży o architekturze, architekturki.
napisana przez Marlenę Hapach, dzisiaj naczelną architektkę miasta stołecznego Warszawy, wcześniej po prostu architektkę. Zawsze architektkę, architekturki. No i komiksy, które bardzo mocno wchodzą i chyba są takim pomostem do zagadnień związanych z projektowaniem, z architekturą, z też konsekwencjami budowania miast. I tutaj ten Alcazar wydany niedawno przez Centrum Architektury na pewno jest dobrym przykładem. Ja też wykorzystać chcę twoją obecność po to, żeby zaakcentować to, że pracujesz w Polskim Radiu, które ma ogromną taką kartę i bardzo ważną, jeśli chodzi o łączenie eksperymentów architektonicznych z eksperymentami dźwiękowymi, z udźwiękawianiem naszej kultury współczesnej. Studio Eksperymentalne Polskiego Radia to jest coś, co rzeczywiście znane jest na całym świecie. To jest Ty masz szczęście unikat. Być eksponatem od czasu do czasu w historii, w historii tego studia. To jest książka, którą myśmy wydali, Studio Eksperyment, z wielkim wsparciem Eugeniusza Rudnika, który był filarem tego studia i w którym właśnie tutaj z nim jest związana historia tego bycia eksponatem. Ja się tego dowiedziałem niedawno, jakieś 2 miesiące temu zapukał do mnie ktoś do pokoiku, w którym pracuję ja i pracują moi koledzy i koleżanka z redakcji właśnie międzynarodowej i spytał, czy może wejść i pokazać grupie praktykantów pokój. Ja byłem trochę zdziwiony, bo to jest taki pokój z biurkami, komputerami, gratami, książkami, jakimiś przeniesionymi z różnych miejsc gadżetami. Szybko więc tylko pod biurko zgarnąłem coś, co tam leżało na podłodze, ale okazało się, że chodzi o to, że dokładnie w pokój, w którym pracuję, był częścią studia eksperymentalnego, które miało, jak się potem dowiedziałem, 2 siedziby. Jedną z tych siedzib była ta część, w której przebudowana, podzielono to potem ściankami działowymi na mniejsze pokoje, ale że pracuje dokładnie w miejscu, gdzie Edward Rudnik trzymał taśmy. Pracuje w jego dawnej kanciapie i schowku na taśmy i pomyślałem, że o, i to jest też historia, że człowiek pracuje w historycznym miejscu, natomiast dalej newsroom się znajduje w miejscu, gdzie było rzeczywiście studio eksperymentalne. A jak wyglądało to studio zaprojektowane przez Hansena? Będzie można obejrzeć, jakie w końcu udostępni zwiedzającym Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, które chciałoby je odrestaurować i rzeczywiście udostępnić jego przebogatą i przeciekawą historię już w nowej siedzibie. Czy mamy coś jeszcze jako puentę? Jako puentę? No kurczę, to jest trudne pytanie. To jest trudne pytanie. Czy mamy jakąś puentę? Masz jakąś puentę, Michał? Polecaliście książki, to mogę ja polecić jedną książkę? No koniecznie. No, oczywiście, że tak. Bo wiedziałem o Italo Calvino jako moje inspiracje, ale miałem też drugą inspirację przy tej książce i to się wiąże z tym, co opowiadałem na początku, czyli mój zachwyt nad książkami dla dzieci. Ja też zachwycam się książkami dla dzieci, które są, powiedzmy, takimi książkami już wydanymi bardzo dawno, ale w Polsce one się ukazały dopiero niedawno, bo się znalazły wydawnictwa, które po nie sięgnęły i je wydały po polsku. Drugą moją inspiracją był Mirosław Szaszek, autor takiej serii książek Oto jest i tam były różne miasta. Oto jest Paryż, oto jest Nowy Jork. I to są tak fantastyczne książki, które też pokazują miasta od... Zresztą też wydałeś, dobrze pamiętam, 2 siostry właśnie. Książka, która pokazuje te miasta też od strony... Tylko te takie naprawdę znane. Paryż, Nowy Jork, te takie największe, Rzym. Od strony właśnie codziennego życia w nich. To znaczy tam oczywiście możemy zobaczyć te zabytki, ale te zabytki, że one są tylko właśnie tłem dla toczącego się życia. Że tu jest Paryż, oczywiście jest wieża Eiffla, jest ten, ale tu bagietki, kwiaciarki, bukiniści. To jest to, co Szaszka ludzie, bardziej... Ludzie tworzą to, co miasto. Szaszka interesowało. I dla mnie to też było takie niesamowite. Tak, ludzie tworzą miasto. I to też troszkę się gdzieś w tej książce pojawia, więc to nie wygląda jak Calvino, nie wygląda jak Szaszek, ale to są moje 2 inspiracje. Michał, życzymy sobie okay. Więcej książek od ciebie. A tak, no więcej, i ten tajemniczy projekt, tekstów. Żeby się ziścił trzymamy w odpowiednim czasie oczywiście, nie jak najszybciej, w odpowiednim czasie, no i trzymamy kciuki. Trzymamy mocno kciuki i mamy nadzieję gościć cię w Miasto Czytaniu już niedługo z tym następnym projektem. Dziękujemy ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki. We'll be right back.
Mój ojciec wprowadził w Kielcach mały taki sklep z różnymi duperlami w latach 90. i w sensie ten styl rysowania, tylko to były takie biuściaste, absurdalne dziewczyny, nie? Więc jakby to jest genialne przeinterpretowanie w ogóle tego... A to jest klasyk gejizmu. Tak, ja wiem, ale chodzi mi o to, że tak, wiesz, że jakby, że dokładnie torebki, różne takie pierdołki, tylko z takimi panienkami, takimi, co się gdzieś można spotkać w jakichś starych warsztatach samochodowych, tak, bo on się za ten kokosy robił, bo tak 90-tych wczesnych, sprzedając takie rzeczy po prostu.